Basia wygrała walkę z używkami. Zaczęła nie tylko rozwijać swój talent aktorski, ale pomaga w tym również osobom niepełnosprawnym. Stworzyła dla nich kółko teatralne. Tomkowi pomógł sport. Tam znalazły ujście jego negatywne emocje. Zmienił swoje zachowanie. Pomaga osobom starszym przejść przez ulicę, zrobić zakupy. Jacek wspiera ofiary przemocy. Nigdy nie przejdzie obojętnie w sytuacji, gdy komuś dzieje się krzywda. Stara się stawać w obronie słabszych. Antek rozwija się muzycznie. Gra w różnych ośrodkach i domach kultury, ale także opowiada o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą internet, gry komputerowe i smartfony. Basia, Tomek, Jacek i Antek postanowili zmienić swoje życie. Podjęli walkę o samych siebie. Znaleźli przyjaciół, rozwijają swoje pasje, pomagają innym. Pomagają słabszym i wspierają ich każdego dnia, w najdrobniejszych, codziennych sytuacjach. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Miej szacunek dla siebie i innych, a świat wokół również będzie szanował Ciebie.